Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czas na temat dla reportera. Jarek Adamek jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy dzień dobry. Gorąco. Dzień dobry. Piątek. Dzień dobry. Jak piąteczko. Się macie? Mamy się. Dobrze. Dobrze. Kwitniecie? Widać. 65 529 5529 to jest nasz numer telefonu i czekamy na państwa telefony. Zapraszamy bardzo serdecznie. I już mamy. Dzień dobry. Zdaje się. No, jednak się ktoś rozłączył, bardzo przepraszam. Ale dzwonił. To jeszcze raz. Zapraszamy. 65 529 55 29. Być może ktoś w jakiejś innej sprawie chciał i usłyszał, że już mamy program. Zapraszamy z tematami. No ale tu można prawie w każdej sprawie. No tylko niczego nie sprzedawać i nie kupować, bo to za godzinę. A tak poza tym to można w każdej sprawie do nas zadzwonić. I proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jola ze Wschowy. Mam taki dylemat. Jeżdżę często do Wijewa, do Bielenia i po drodze wjeżdżając do Wijewa buduje się nowy sklep po prawej stronie Dino. I z drogi widać, że parking dla osób niepełnosprawnych jest wyrysowany po drugiej stronie wejścia. Także zastanawiam się, czy to tak faktycznie będzie dobrze, jeśli chodzi o udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, że dosyć daleko będą mieli do samego dojścia, do głównego wejścia do sklepu. Czy można ewentualnie gdzieś dowiedzieć się, czy to faktycznie tak, czy być może jakiś błąd jest u wykonawcy? No to myślałem, że wykonawcy to są już tacy, którzy wszystkie sklepy budują i wiedzą, jak je budować, bo wszystkie wyglądają tak samo. No ale może rzeczywiście chodzi o projekt po drugiej stronie wejścia, czyli zbyt daleko od wejścia. Tak mi się wydaje, znając, jeśli chodzi o problematykę osób niepełnosprawnych jednak. Może być dylemat. Podjadą i jednak muszą do tego, przez całą długość sklepu muszą do wejścia podejść. Okej, dobrze. Dziękuję bardzo za te informacje, dziękuję za ten sygnał. Może ktoś z Wijewa się odezwie, czy tam rzeczywiście może tam jakiś drugi jest jeszcze szykowany. No nie wiem, są może bardziej niepełnosprawni, mniej niepełnosprawni. No nie wiem, no trochę bez sensu. Mamy na logikę. Dzień dobry. Telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Podobnej sprawie, ale na zasadzie takiego luźnego przemyślenia i chciałbym poddać pod dyskusję być może albo pod ocenę. Chodzi o miejsce dla inwalidów. Jakby się tak przyjrzeć, to mamy właściwie miasto inwalidów. Wszystkie miejsca parkingowe na dużych parkingach, przy galeriach, na innych, tak po prostu oblężone przez samochody, pozajmowane są te miejsca. I o dziwo, jakby się przyjrzeć, to faktycznie plakietki prawidłowe widnieją w tych samochodach i tak dalej, ale przyglądałem się potem baczniej osobom, które wchodzą do tych samochodów albo z nich wychodzą, no to wygląda troszeczkę inaczej, bo osoby bardzo dobrze wysportowane, samotnie wysiadające z tych samochodów, ubrane też na sportowo, gibkie, żwawe, ale plakietkę osoby z inwalidztwem posiadają i zajmują te miejsca. Także to mnie zastanawia generalnie, bo tych miejsc to jest tak, że się rzadko idzie nawet spotkać puste miejsce dla inwalidów. Dobrze, no to rzeczywiście zarzucił pan tutaj temat, może ktoś do nas zadzwoni z tej grupy i wyjaśni, jak to jest, bo ja też wiem, że to jest kwestia taka, że orzeczenie o niepełnosprawności nie dotyczy tylko takiej niepełnosprawności ruchowej, którą zazwyczaj kojarzymy z osobą na wózku, ale może nam słuchacze to też wyjaśnią, jak to jest. Czy zastanawiam się po prostu, czy jeżeli jest osoba o jakiejś tam niskiej sprawności, o dobrej sprawności ruchowej, ale ma tą grupę inwalidzką, to czy w własnym środowisku nie jest też tak, że zostawia się te miejsca dla osób bardziej potrzebujących, a nie zawalone wszystkie miejsca bez względu na to, jaki ten stopień inwalidztwa jest. Okej.
Dobrze. Zachęcam Państwa do tego, żeby w tej sprawie nam tutaj też wyjaśnić. Wiem, że słuchacze wiele rzeczy nam ostatnio wyjaśniali. Wczoraj bardzo interesujący wątek był dotyczący pszczół i środków ochrony roślin, gdzie rzeczywiście Państwo sobie podyskutowali na ten temat. Może dzisiaj właśnie o miejscach dla niepełnosprawnych. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry panu. Witamy. Wie pan co, odnośnie właśnie tej przed chwilą rozmówcy. Fakt co do miejsc dla inwalidów jest taki, że tak naprawdę osoba, która przyjeżdża pod hipermarket lub inne miejsce, nikt tego nie weryfikuje, czy ta osoba faktycznie jest niepełnosprawna. Każdy się odnosi do plakietki, która znajduje się za szybą. Okej, okay, no dziękuję, ale dziękuję bardzo. No, to jest pytanie, co za specjalną służbę jakąś jeszcze powołać, która będzie sprawdzać. No, plakietka jest, no z jakiegoś powodu zapewne została wydana, chyba właśnie na podstawie orzeczenia tego orzecznika, który przyznaje, teraz to się już nie nazywa grupa inwalidzka, tylko orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. No dobra, zobaczymy, co jeszcze dalej nam się tu pojawi w audycji. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. No, dzień dobry. Odnośnie tych miejsc tutaj dla osób niepełnosprawnych, to nie jestem do końca pewien, ale chyba według prawa jest tak, że jeżeli plakietka jest na osobę niepełnosprawną, to opiekun też może stanąć na tym miejscu, no tylko faktycznie nikt jako tako tego nie weryfikuje, bo ja na przykład podwożąc swoją matkę pod przychodnię, ma taką plakietkę, mogę ją tam podwieźć, zostawić samochód na miejscu dla niepełnosprawnych, ale na przykład tego nie robię, no bo matka jest na tyle jeszcze sprawna, że podwożę ją po prostu pod same drzwi i staję sobie gdzieś tam dalej na tym parkingu, nie? Rozumiem. Czyli tu... Ale nie wiem, jak to dokładnie według prawa. Chyba tak jest właśnie, że opiekun może też stanąć na tym miejscu. No to mówię, wtedy na przykład jak się podwozi faktycznie osobę niepełnosprawną, której trzeba pomóc, żeby się tam dostała do sklepu czy do przychodni, no to można stanąć na tym miejscu na tą chwilę, zaprowadzić tą osobę i na przykład wrócić, przestawić samochód ewentualnie. No. Jasne. To ja tak na przykład robię, że nie korzystam z tego miejsca, tylko staję sobie gdzieś tam na parkingu dalej, czy podwożę też matkę do sklepu, no to wysadzam ją pod drzwiami i staję sobie na normalnym tam miejscu gdzieś, nie? Okej, to by wyjaśniało tę sytuację, gdzie słuchacz mówi, że całkiem sprawnie wyglądający człowiek wysiada. Dokładnie nie czyli wiem, to mógłby być opiekun. No właśnie, dobrze, zobaczymy. Mamy jeszcze całkiem sporo czasu. Do widzenia. Ponad 20 minut, żeby sobie porozmawiać również na ten temat. Może, wiem, że słuchacze są biegli w tylu różnych sprawach, że na pewno ktoś nam to za chwilę wyjaśni. Dzień dobry. Witamy gorąco. Dzień dobry, witam. Ja w sprawie tej plakietki. Halo. Aha, tak, tak, słuchamy. Więc sprawa wygląda w ten sposób, że plakietki można łatwo zweryfikować. Jest tam zdjęcie z imieniem i nazwiskiem. Także policja ma prawo zweryfikować tę sprawę. Dużo osób właśnie jeździ podpinając się pod tą plakietkę. No, tylko tak, plakietka jest wydana na osobę, która powinna być zawsze w tym samochodzie. Rozumiem, że jeżeli tak, ta osoba tak. jest w samochodzie, to można na tym miejscu tak. stanąć. I to bez względu, kto to prowadzi. Czy ta osoba niepełnosprawna, czy opiekun. Tak jest. A w sytuacji, kiedy tej osoby nie ma w samochodzie... To nie może z tego korzystać. Okej. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Na ile policja to weryfikuje jeszcze, bo to jest takie pytanie, czy na takim parkingu przy supermarkecie na przykład, który jest własnością tego supermarketu. Czy tam ktokolwiek policję wzywa do takich sytuacji? Odbieramy kolejny telefon. I witamy na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchałam wczoraj rozmowy z panem prezydentem odnośnie naszego placu w Zaborowie, odnośnie huśtawek i no po prostu urządzeń dla dzieci. Tak. Przed remontem zostały zdemontowane huśtawki i inne urządzenia dla dzieci. No przecież chyba nikt ich nie zlikwidował, nie utylizował. O, w ten sposób powiem. Przecież można śmiało z powrotem je tutaj zamontować. Bo te małe dzieci naprawdę nie mają tam co robić.
Okej. Okay. No słyszała pani rozmowę z prezydentem, bo poruszyliśmy właśnie temat tych urządzeń zabawowych. No i, właśnie. I pan prezydent powiedział, no, że no, przyjrzą się jeszcze tej sprawie, bo no, to, tak jak myślałem, no, była kwestia projektu, który został rozrysowany i zrealizowany. No teraz trzeba by ten projekt zmieniać. No mają to rozważyć, zobaczymy. No ja rozumiem, tylko chodzi o sam fakt, że no aż, no gdzieś te urządzenia muszą być przechowywane, prawda, które zostały tutaj przed rewitalizacją zdemontowane, prawda? I o ile... No to nie jest już aż taki duży koszt, żeby je po prostu z powrotem tutaj zamontować, no może nie wszystkie, ale przynajmniej część, no, prawda? Pod warunkiem, że nadają się do powtórnego wykorzystania, czy w czasie tego demontażu. No myślę, że nadają się, bo one wcale nie były zdewastowane, także... Dobrze, dziękuję pani bardzo. Dziękuję również. Pozdrawiam przy okazji, jeżeli ktoś nie słuchał, to też w imieniu państwa powiedziałem o tych toitojach. No i tutaj pan prezydent mówi, że on tak nie bardzo jest skłonny do tego, żeby te toitoje tam wszędzie, w każdym miejscu, gdzie tylko ludzie bywają, typu parki, stały. No, tak pan prezydent odpowiedział. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. No dzień dobry. Witamy. Żeby rozwiać wasze państwo wątpliwości, powiem króciutko przykład a propos inwalidy. Uh-huh. Ustka, droga dojazdowa do samego morza, no oczywiście pierwsze miejsca przy morzu są dla inwalidów. Uh-huh. Wieje wiatr, przyjeżdża dużo serwerów, miejsca nie idzie znaleźć, przyjeżdża pan serwer, szybko staje na, ma plakietkę, staje na miejscu dla inwalidy, sprzęt szybko wynosi na drugą stronę do parku na chodnik, no i już jest spokojny, ma zaparkowane przy samym morzu i już się tam szykuje. Tak a propos. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, no to pan mówi o takich już właśnie chyba rażących nadużyciach. Pytanie, skąd ten pan ma tę plakietkę? Czy wykorzystuje na przykład uprawnienia przyznane komuś ze swojej rodziny? No. Odbieramy kolejny telefon. I witamy na naszej antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja odpowiadając pani co do sprzętów, które znajdowały się wcześniej na rynku w Zaborowie, na placu zabaw. Ja nie wiem, czy ta pani nie pamięta, ale ten plac zabaw był, zanim przed rewitalizacją, był dosyć długo zamknięty z tego właśnie też względu, że te sprzęty po prostu nie nadawały się do użytkowania i stwarzały niebezpieczeństwo dla dzieci. Jednak. Dlatego ten plac był przez długi, długi czas zamknięty, bo po prostu no sprzęt nie nadawał się do użycia i stanowił zagrożenie. Okej, dziękuję panu bardzo. No rzeczywiście, ja też przypominam historię placów zabaw na Zatorzu, które mimo, że oddane do użytku bardzo długo stały, no ponieważ okazało się, że te urządzenia, które tam zamontowano, nie spełniają norm. Oczywiście te normy dotyczące dzieci pewnie są dość mocno wyśrubowane. Być może też tak jest z tymi urządzeniami właśnie na rynku zabawowym, że na oko nie wyglądają najgorzej, ale już niebezpiecznie może byłoby z nich korzystać. 65 529 5529, zapraszam w tematach wszelakich. Dzisiaj dominuje kwestia parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych. I to właśnie przez osoby, które no, legitymują się tymi uprawnieniami. I może nam ktoś też jeszcze wyjaśni, na jakich zasadach można, a swoją drogą, na ile to jest sprawdzane i weryfikowane. Kto to powinien robić i w jaki sposób. 65 529 5529. Linia jest wolna, ale też telefon w tym momencie milczy. O, jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, halo? Dzień dobry pani. Ja w sprawie właśnie tych ulotek. Więc tak, miałam kartę parkingową, wszystko, schorzenia 80%, pani doktor zabrała. Wychodzę teraz, jeżdżę po mieście, wychodzą panie na szpileczkach, szczupuśkie, mają karty parkingowe, o której chcą przychodzą, a to jest tak, jeżeli ktoś ma kartę i wozi chorą osobę, to nie może z niej korzystać. Tylko jak jest chora osoba w danym aucie. Nic więcej. Jeżeli taka pani wychodzi sama, powinni strażnik miejski zrewidować. Imię, nazwisko, tam wszystko jest wypisane z dowodem osobistym. Może w ten czas by było u nas tu w Lesznie jakaś kultura, bo naprawdę to jest większość, to ma same młode osoby.
bardzo mało jest osób, które mają po 60. A ja już miałam od 50 lat chorowane i pani doktor zabrała, a takie młode osoby to aż serce człowieka boli. Jaka to jest sprawiedliwość? Ale nie wolno, nie wolno, nie wolno. Jeszcze raz, osoby, które mają kartę parkingową, mogą jeździć z kierowcą, ale tylko jak są w samochodzie. Aha, dziękuję pani bardzo za to wyjaśnienie. No właśnie, teraz pytanie, czy policja, no policja to pewnie może to zweryfikować, albo czy Straż Miejska może to zweryfikować i tak zażądać okazania chyba wtedy tego orzeczenia o niepełnosprawności od tej osoby. Witamy kolejną osobę, która dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. No dzień dobry. Bo tak słucham, jak rozmawiacie na temat tych kart. Mhm. I mam taki wniosek. Na każdej karcie, która normalnie dostaje do samochodu, ma podpisać się ta osoba, która normalnie wystawia tą kartę. I w ten czas można dojść, czy faktycznie to nie jest kombinacja. Aha. Znaczy, ale to tak nie jest. Pan chciałby, żeby tak było, tak? No a dlaczego by tak nie można było nie zrobić? No, dlaczego nie? No oczywiście ma pan rację. Czyli tak obecnie nie jest. Jest po prostu karta i tyle. Nie ma nazwiska. No tak, bo to jest wszystko korumpowane. No proszę pana, po znajomości teraz można wszystko zrobić. Nie wiem, czy to jest korumpowane, natomiast rozwiązanie, które pan proponuje, wydaje się rozsądne. Dziękuję bardzo. A wie pan dlaczego? Tak? No bo tu chodzi o to, że po znajomości można wszystko zrobić. A jak ktoś nie ma znajomości, to chociaż będzie miał, nie wiem, jako niepełnosprawną osobę, tak nie dostanie. Okej, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Gorycz usłyszałem w głosie słuchacza. No nie wiem, czy tak jest. No, jeżeli tak jest i państwo oczywiście macie na to jakieś dowody, to ja przypominam, że to są rzeczy, które można zgłaszać do organów ścigania, tak zwanych. Odbieramy kolejny telefon, ale to będzie ostatni przed przerwą. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja witam. W sprawie tej karty dla niepełnosprawnych. Mam męża niepełnosprawnego ze znacznym stopniem i niestety, ale jest tak, że każda karta jest podpisana, a nawet ma zdjęcie właściciela. Także to jest do zweryfikowania bardzo proste, a faktycznie w przepisach jest tak, że można z tej karty korzystać, jeżeli osoba niepełnosprawna jest w samochodzie. Okej. Dziękujemy. Ja miałam takie zdarzenie w Rawiczu na dworcu. Podjechałam po męża, który wracał od lekarza pociągiem i podjechałam na miejsce dla niepełnosprawnych zaraz przy budynku. Natychmiast zjawił się pan z ochrony kolei, który sprawdził to, czy rzeczywiście ta osoba jest w samochodzie. Jeżeli ja powiedziałam, że niestety, ale przyjechałam po osobę niepełnosprawną, pan czekał, aż ja z mężem dojdę z powrotem do samochodu i sprawdził, czy to jest ta osoba. O, okej. Bardzo pani dziękuję. Jest to bardzo prosto do sprawdzenia. Trzeba tylko chcieć. No a fakt jest taki, że karty są odwrócone przeważnie w samochodach, tam gdzie nie ma zdjęcia, na drugiej stronie. No a osoby niepełnosprawnej nie ma w tym samochodzie. Aha. Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli jak widzicie państwo, sokiści na pewno tego pilnują. Pytanie, na ile zwraca na to uwagę policja? To może zapytamy panią rzecznik policji, czy rzeczywiście dochodzi do tego typu interwencji. Teraz krótka przerwa. Wracamy z tematem. 65 529 5529. Mamy telefon kolejny. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie tych kart parkingowych. Miejsce parkingowe dla posiadaczy kart parkingowych jest wtedy, gdy jest prawidłowo oznakowane. A gdzie się zajedzie, to jest inny znak. Więc praktycznie tych miejsc parkingowych dla posiadaczy kart parkingowych nie ma. A jak jest prawidłowo oznakowane takie przejście? No, ktoś, kto zdobył prawo jazdy w wyniku wiedzy i umiejętności, powinien wiedzieć. A mógłby nam to pan tak powiedzieć, żebyśmy widzieli wtedy, jak Polska będziemy... Polska podpisała w 1994 dla tego tak zwany protokół wiedeński, gdzie jest to wyraźnie określone. I były tu miejsca, ten niebieski to jest pobożne życzenie po prostu. Ktoś co dorysował, myślę, że to po prostu chodzi o kolor farby, ktoś sobie zaszczę kolor farby na tym zarabia. A prawidłowo oznakowane to jest ta litera P, ta niebieska,
musi być narysowana koperta, pod spodem ile jest miejsc parkingowych i ten X, czyli zaznaczona koperta, tak określa protokół wiedeński, którego Polska jest sygnatariuszem. A my mamy zupełną dowolność. Czyli oznakowanie poziome to jest koperta, tak? Pionowe. Musi być znak na słupku. Mhm. Znak na słupku ze symbolem miejsca dla osoby niepełnosprawnej, tak? No nie. Ta litera P. Tak. Na tym musi być narysowana koperta, a pod spodem wyznaczone, ile jest miejsc parkingowych. Mhm. I nie ten niebieski wymalowany, bo to jest jakiś tam bohomas. I zaznaczony X-em, tak, czyli koperta. To jest prawidłowo oznakowane i po prostu to nie jest tylko w Polsce, bo posiadacze tych kart parkingowych to mają wypisane kraje po prostu. Tak, tak, tylko zwracam uwagę, że koperty bywają z różnych powodów malowane. Tak, ale tu jest wyraźnie, to jest ten znak jest wyraźnie opisany. I nawet można dzwonić przykładowo na policję, że ktoś stoi, policja nawet nie przyjeżdża, to doskonale wiedzą, że... A skąd osoba niepełnosprawna ma wiedzieć, że to jest miejsce dla osoby niepełnosprawnej? A posiada prawo jazdy? Nie musi posiadać prawa jazdy, bo może mieć na przykład kierowcę. A ten, który ją zawiózł, to posiada prawo jazdy. Mhm. Czyli tu załatwia sprawę egzamin na prawo jazdy. Tak. Nie, bo ja mówię, koperty są wymalowane z różnych powodów. Przed sklepami są koperty, przed procesjami są koperty, ludzie sobie wykupują tak, są, takie miejsca. Ale musi stać znak na słupku. Znak na słupku, że jest koperta? Nie, że jest parking dla posiadaczy kart parkingowych. Okay. Ale w dalszym ciągu nie rozumiem, jak jest oznakowane miejsce dla osoby niepełnosprawnej, w sensie stricto. Że osoba niepełnosprawna na wózku ma stawać, a nie ktoś, kto ma to wykupione, przed sklepem czasami bywają, na wyładunek towarów bywają koperty. Po prostu, jeżeli będą prawidłowo oznakowane miejsca dla posiadaczy kart parkingowych, to nie będzie problemu, bo wtedy będzie przyjeżdżała i policja będzie egzekwowała. To jest zagrożone bardzo wysoką karą. Dobrze. Dziękuję bardzo. No, nie rozjaśniło to moich wątpliwości, czy miejsce dla niepełnosprawnego zgodnie z tą konwencją wiedeńską. Nie wiem, ja dawno robiłem prawo jazdy, ale nic o konwencji wiedeńskiej tam nie było wtedy, ale to jeszcze były czasy komunizmu, więc może dlatego. 65 529 5529, odbieramy kolejny telefon. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, ja sprawę tych kopert. No, o, może teraz coś zrozumiem. Dzień proszę dobry. Pana, ja mam dziecko niepełnosprawne i posiadam taką kartę. Mhm. I karta upoważnia mnie do zatrzymania się na wyznaczonym miejscu parkingowym, ale muszę posiadać dziecko w samochodzie lub być na zakupach z nim, ale muszę mieć dziecko. Musi być osoba niepełnosprawna obecna w aucie. Która jest przyznana, na którą, czy to na dziecko, czy na dorosłą osobę, ale ta osoba musi być z panem. Jakby pan kierował, ma pan swoją siostrę, brata niepełnosprawnego. Musi pan go mieć przy sobie. Tak jest. To jest podstawa. Mhm. Karta jest wyznaczona ze zdjęciem, z imieniem, nazwiskiem, z numerem. To jest do zweryfikowania przez policję. Przez kogo, kto by tam chciał. Większość z nas obraca zdjęcie do drugiej strony, bo po prostu jest RODO. Ja się nie muszę chwalić, że mam dziecko niepełnosprawne, z imienia i z nazwiska. I można korzystać bez problemu. A jak ktoś chce zweryfikować, proszę bardzo, policja podjeżdża i weryfikuje. Czy mam tą osobę, która jest na tej karcie, czy nie ma. Jak nie ma, nie wiem teraz ile jest. Kiedyś było 500 zł mandatu. O, super. Dziękuję bardzo. Czyli na tej zasadzie to się odbywa. A jeszcze do tego pana, co tam mówił, że są ludzie niepełnosprawni, chodzą w strojach sportowych, to ci ludzie nie mają prawa chodzić w strojach sportowych? Widocznie nie. Widocznie muszą być jeszcze jakoś inaczej oznakowani. Nie, no nie wie pan, bo powiedział, że samochód, strojach sportowych, wychodzą wszyscy. Tak. Czy ludzie też mają prawo chodzić w strojach sportowych? No tak, a to, co pan ten też powiedział, że pełno ludzi naprawdę ma karty, które im nie przysługują. Jak oni to załatwili,
no to jest ich problem. Albo im nie przysługują, albo po prostu nadużywają karty tej innej osoby, która z nimi nie jest. Tak. W sensie jest w domu osoba, która ma orzeczenie i ma przyznaną kartę. A jej nie ma w tym momencie, nie ma jej bo nie ma gdzie zaparkować, staje dla niepełnosprawnych, robi zakupy i nadużywa tej karty. I to już pozostawiamy Państwa w sumieniu, jak Wy wtedy się z tym czujecie, bo zabieracie komuś miejsce, tak? Tak, tak, tak. Zamiast... Ta jedna pani powiedziała, czy ten pan powiedział, że przywozi swoją mamę, zostawia... Odjeżdża na inny parking. Tak. Ja osobiście bardzo rzadko korzystam z tej karty. Mhm. W ostateczności jak muszę. Chociaż ją posiadam i wożę często i gęsto syna na jakieś rehabilitacje, na wszystko inne. Ale po prostu no mam, bo potrzebuję. No są cwaniaki zawsze, wszędzie. Wykorzystujący różne kruczki. Natomiast tu pan mówi, że policja może to zweryfikować. Bez czyli... problemu podchodzi. Tak nawet jest. W Leśnie kiedyś podeszli. I mówią, pan Kowalski, czy... tak dziękuję, jest. Do widzenia, no. Przepraszamy. No. Albo mówi pan Kowalski, czy pan jest panem Kowalskim, który ma to uprawnienie? Nie jestem. A gdzie jest pan Kowalski? No to ja muszę go przedstawić w ciągu, nie wiem, no pół godziny, bo może być, ja mogę być w samochodzie, może a moja żona poszła z dzieckiem na zakupy. Tak, to muszę zadzwonić do żony, żeby przyprowadziła mi dziecko, że mamy go tutaj na terenie, jest ze mną tutaj. Za 5 minut ze sklepu przyjdą. A nie jest osobą, która szczerze mówiąc nigdy tym samochodem nie jeździ, ale wszyscy inni jeżdżą, bo jest na niego karta. Tak. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Mam jeszcze 2 minuty naszej audycji, dzisiaj zdominowanej przez temat parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych. Zobaczymy, co przez ostatnie 2 minuty nam jeszcze tutaj los przyniesie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką, odnośnie osób niepełnosprawnych. Mhm. Na ulicy Skarbowej wybudowali nowy apartamentowiec. Mhm. Wzięli kilka miejsc parkingowych. Były tam też miejsca dla niepełnosprawnych. Teraz pomalowali to na żółte, takie tam nawet niewidoczne, że to jest tam miejsce dla niepełnosprawnych. No i nie mają gdzie ludzie stawać. Jeszcze tym bardziej, że jak jest tam przedszkole, miejsca są zabrane, ludzie, co przyjeżdżają po dzieci do przedszkola, też stają na miejscach dla niepełnosprawnych, bez karty niebieskiej, bez niczego. I jeżeli można by tam było zrobić, oczywiście miejsca, gdzie jest ten apartamentowiec, można by było zrobić jeszcze miejsca parkingowe, bo do garażu można normalnie wjechać. Chociaż 2-3 miejsca tam by się wmieściły. Tam jest też przychodnia skarbowa i no niestety, no nie mamy jak tam stawać. Tam weszłyby jest zajęte. Znaczy tak, czy tam są miejsca dla niepełnosprawnych wyznaczone? Znaczy się były 3, są przeniesione teraz kawałek dalej, tam gdzie kiedyś była Intermoda, gdzie teraz robią też apartamentowiec. I są pomalowane na żółto takie, tylko że tego nie widać po prostu, że tam w ogóle to jest. A oznakowanie pionowe jest? Tak, że są 3 miejsca, są, jest oznakowanie, tylko że mówię, że zabrali kawałek parkingu, gdzie nie ma nawet stanąć, żeby do lekarza iść, to nie ma gdzie tam stanąć. Ale mówi pani, że to jest przy Intermodzie. Tak, teraz jest przy Intermodzie. To Intermoda jest, naprzeciwko przychodni. Tak, teraz są tam zostawione 3 miejsca parkingowe, niby są pomalowane, ale mówię na żółto, tylko na asfalcie są pomalowane, co miejsca parkingowe powinny być pomalowane na niebiesko, skoro pan słuchacz jeden dzwonił, który mówił, że ten niebieski to tak właśnie niekoniecznie, więc no dobra, ja sobie zobaczę, czy jest konkretnie napisane w ustawie. No i przy tym apartamentowcu tam, co dalej wybudowali za Intermodą, tam też by się znalazły miejsca parkingowe. Do garażu no, nie byłoby problemu, żeby tam wjechali ludzie. Tam to jeszcze też by mogły być. Było cały czas dobrze, wybudowania apartamentowe zabrali w ogóle miejsca parkingowe, tam nie można dalej stawać. A jest tam przedszkole, jest tam służba zdrowia, no niestety tam jest non-stop parking zajęty, a żeby do niepełnosprawnych tam się dostać na ten parking, to mówię, no stają osoby, to idą do... I nie ma gdzie tam stawać. Tam jeszcze PZU jest i no nie ma gdzie tam stanąć. No tam jest jeszcze jakiś prywatny parking, tak? Po drugiej stronie. Nie, na Skarbowej pan nie ma prywatnego parkingu. Do ubezpieczalni jest chyba jakiś tam parking, widziałem. Ale tam jest, barierka się spuszcza, tam jest bodajże, jak się nie ma, tylko do pracowników. Nie, pewnie dla klientów też. Ja przynajmniej w miejscu, gdzie się ubezpieczam, to jest tak, że ja dostaję taki żeton. Jako klient wrzucam żeton i mi się barierka podnosi. No ja też tak mam, bo też się ubezpieczam, też tak mam, że jak jest barierka, więc to myślę, że to jest także dla klientów. No, miejsc parkingowych w mieście, że brakuje, to wiemy wszyscy. I...
odwieczny problem, który pewnie będzie jeszcze narastał, bo społeczeństwo nam się bogaci, drugi, trzeci samochód w domu się pojawia. Natomiast no, dzisiaj akurat tak wyszło, że nam zdominował temat parkowania osób na miejscach dla osób niepełnosprawnych. Spróbujemy na policji się dowiedzieć, czy policja w ogóle egzekwuje takie rzeczy. Leszczyńska policja. Zobaczymy, co nam odpowiedzą. Dziękuję bardzo. Kolejny temat dla reportera w poniedziałek o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.